Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że mnie nie widać, daj mi spokój, ale zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję oraz patnij na moje inne linki, bo mi się gra zacięła, to i tak And nie ma what co type of robić. business do you My think you oczywiście are? The one kontynuujemy that controls naszą enough votes przygodę to z get me into City Batmanem. Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you. Przypomnę może, słuchajcie, co było poprzednio. Biliśmy się z kobietą Kot, wylądowaliśmy tutaj, mamy rozciętą twarz, bo nam rozcięła i teraz jesteśmy, słuchajcie, na tych wyborach. Takie przypomnienie, jeżeli ktoś oglądał dawno ten pierwszy odcinek. Maybe you can change your mind. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Let me worry about that. A word of warning, Bruce? Nie chcę. Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. Well, you couldn't afford it. Yeah, right. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Bruce Wayne. I know who you are. The guy who's gonna sell me his house. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Nie no, a co jest niby złego w uściśnięciu dłoni? Wydaje mi się, że... My analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. Oh, come on, guys. Bruce. You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. I'll bring Bruce back to you soon. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Ten chłop przychodzi nam do domu i co ty? Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. Poczekajcie. Jedna bardzo ważna rzecz. Wiem, że może nie wypada tak troszeczkę, słuchajcie, przerywać. Natomiast jest... Co to jest? Natomiast słuchajcie, wiecie co wypada? Wypadałoby, jakbyśmy mieli taką możliwość, słuchajcie. Standardowy wyświetla podpowiedzi interakcji. Minimalnie ukrywa. No chyba, no nie wiem, standardowy. Słuchajcie, jeżeli byłaby taka opcja, żeby w momencie, kiedy ja mogę toczyć wybór, to żeby ta gra, słuchajcie, się zatrzymywała. To by było, mam wrażenie, wybitnie wtedy. Ale tu chyba niestety takiej opcji nie ma. A to szkoda jest bardzo, bo to ciężko jest. Jeżeli gra się po angielsku, to wiesz, przeanalizować to i przetłumaczyć, to jest ciężko. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Relationship. Chalk this for me. Be a pal. So? I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine. This is me.
Dlatego powinienem mieć dłuższy czas na zastanowienie się, bo jest bardzo ciężko, słuchajcie. Nawet po polsku, a co dopiero po angielsku. Ja rozumiem, że pewne misje wymagają działania szybko, ale... One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. For Gotham, for our city. Oh, I'm everyone's friend. Which means you're really no one's. Pick a lane before you have a head-on collision. A ty mi tu nie pierdol, gościu. You listen to me, kid. I know, somewhere inside that tuxedo, you understand the situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Nie no, tak by się przydała opcja, żeby te dialogi zatrzymywać. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie wiem, ale chyba w Default Among Us mieliśmy to zatrzymywanie, słuchajcie, tych dialogów i to było takie świetne, tak mi się wydaje. A jak nie, to gdzieś w jakiejś grze było to zatrzymywanie tych dialogów, tak zwany, słuchajcie, tryb streamera. No i to było absolutnie świetne, no. Natomiast szkoda, że tutaj tego nie ma. I coś mi kiedy zwisiło. Dobra, git. To coś było się dużego do załadowania. Słuchajcie, zobaczyłem poprzedni ten i to ma 40 tysięcy bitrate'u poprzedni odcinek. Natomiast, no ja, kurde, to jest ciężko, bo na tym YouTube to słuchajcie, nieważne ile bitrate'u nie wrzucę, moje odcinki wyglądają jak, no, jak trochę starsze niż nie są. Nie są najgorszej jakości, ale ten bitrate, słuchajcie, to jest, mimo tego, że jest duży, to i tak jest jakaś tragedia, dlatego teraz jest dużo zmienionych ustawień i tak sobie patrzę, na razie tam jest zużycie procesora 4%, 5%, no i tak badam, słuchajcie, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj ten odcinek jest nagrywany w mniejszym bitrate, znaczy ja nie do końca, słuchajcie, ustawiam bitrate, tylko tam, no to jest skomplikowana dość sprawa, natomiast bitrate ustala się mniej więcej sam. Ale tam zmieniłem jakby, jak bardzo ma być wysoki i zobaczymy, teraz wrzucę ten odcinek i wrzucę, no, i wrzucę ten pierwszy odcinek i sprawdzę, słuchajcie sobie na YouTubie, jak to śmiga, idealnie będzie na noc, takie dwa testy, no bo... Jednak wydaje mi się, słuchajcie, że... Wydaje mi się, że tak jest... Tak, słuchajcie, będzie lepiej, bo jakbym, słuchajcie, wrzucał... Jakbym wrzucił, słuchajcie... Powiedzmy minutowy odcinek z czegoś i tak porównał, to wydaje mi się, że nie do końca byłoby to tak samo dobrze, jak to, co robię teraz. Dobra. Strasznie drewnianie chodzi ta postać. Okej, okay, wreszcie mamy jakąś interakcję, taką bardzo typową do Titan Games. Okej. Okay. No, to tutaj już znam bardzo dobrze. I
orzecha Gramont z rodziny Falcon. Dobra, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że. Ten se to posłuchał, no. Ja lubię te rzeczy. Nie. Nie tam FPS-ki. Elegancko, chodzą jak u was FPS-ki. Kurde, chyba lepiej się nie da. Dobra, bo ja tak słuchajcie, chcę się wczuć w uniwersum. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, ale ja jestem takim niestety typem człowieka, który uwielbia. Widzicie, właśnie takie ciekawostki chciałem tutaj. Okej. To jest aktualny burmistrz, rozumiem. Czyli burmistrz Hill to jest jakiś debil. W skrócie. Oj, przepraszam. O, to ja, albo Harvey. Dobra, myślę, że 3 minuty tu już postaliśmy. My help? Dobra. Ale tak mam ochotę to słuchać się, posłuchać do końca. Dobra, kontynuujmy, bo ja się tu będę to oglądać. Słuchajcie. No nie wytrzymy. Pożaru fabryki. Ale ja tak uwielbiam stać, słuchać i słuchać takie rzeczy przez godzinę, naprawdę. To już było. Dobra, doszliśmy do końca. Przepraszam, że tak długo, ale ja to naprawdę, słuchajcie, uwielbiam takie smaczki, żeby wiecie, żeby, bo mam wrażenie, słuchajcie, że poprzednią grę, czyli Jurassic Park, przeszedłem zdecydowanie, słuchajcie, szybko. Bo to jest bardzo, to nie jest jakoś gigantycznie dużo odcinków, więc. A ja naprawdę uwielbiam takie rzeczy. W Wiedźminie czytać różne rzeczy, na przykład książki. Cyberpunku już nie wspomnę, bo tam to, słuchajcie, zwiedziłem każdy możliwy chyba kąt. Dent naciska burmistrza do krytyki samozwańczych stróżów prawa. Prokurator okręgowy Gotham Harvey Dent wzywa urząd miasta do zajęcia. Czyli to jest Harvey Dent, tak?
Dent naciska burmistrza do krytyki samozwańczych stróży prawa, czyli ten naciska burmistrza, okej. Prokurator okręgowy Gotham, Harvey Dent, wzywa urząd miasta do zajęcia oficjalnego stanowiska potępiające falę popularnych ostatnio akcji samozwańczych stróżów prawa. Burmistrz nie może oczekiwać, że zarząd prokuratora okręgowego będzie rozpatrywał sprawy na podstawie kryteriów leżących poza literą prawa, powiedział Dent podczas konferencji prasowej w ratuszu. Dent stanowczo sprzeciwił się egzekwowaniu prawa w Gotham przez osoby do tego nieuprawnione, począwszy od inicjowanych przez obywateli strzelanin, kończąc na człowieku ukrywającym się pod maską superbohatera Batmana. Dent aktualnie cieszy się wzrostem popularności, równocześnie odnotowując najniższy wskaźnik przestępczości w stanie. Jego przełomowy program pomocy ofiarom był częścią inicjatywy, które przyczyniły się do relacji będącej jego... największym sukcesem. Odkąd został najmłodszym prokuratorem okręgowym w wieku 26 lat. Rzecznik policji na czele oddziału specjalnego. Komisarz policji Peter mianował porucznika Jamesa Gordona dowódcą oddziału specjalnego, potem jak element przestępczy w Gotham urósł do alarmujących rozmiarów. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej porucznik Gotham podkreślił, że jesteśmy świadomi obecności i masowej mobilizacji niegodziwców w naszym mieście. Nie znamy w tej chwili ich tożsamości, ale wiemy o nich, znajdziemy ich. Zanim dołączył do policji, Gordon otrzymał honorowe zwolnienie z szeregów piechoty morskiej i szybko awansował w hierarchii policyjnej. Sam często zresztą mówił, że to służba w piechocie morskiej ukształtowała jego jako człowieka. Wayne Enterprise finansuje zastąpienie azylu Arkham. Charytatywna gałąź firmy Wayne Enterprise, na czele której stoi Robert i Regina z Alpechowie, ogłosiła finansowanie nowej placówki psychiatrycznej celem zastąpienia przestarzałego azylu Arkham. Przez długie lata azyl trafił do nagłówki gazet z powodu nieludzkich warunków traktowania pacjentów podczas leczenia oraz gwałtownych, a często zabójczych ucieczek tamtejszych więźniów. Niedługo jednak będzie to przeszły szpital między imienia Tomasa i Marty Wayne'ów, bo tak będzie nazywał, zaoferuje połączenie odosobnienia w warunkach maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz nowoczesne praktyki leczenia psychiatrycznego. Ma to na celu prawdziwie wyleczyć chorych. Rozpoczęła się realizacja ambitnych planów przeniesionych obecnie więźniów z Arkham na moment zakończenia budowy nowej placówki. Ma to na celu wprowadzenie przełomowego programu rehabilitacji i powrotu do społeczeństwa. Mam wrażenie, że gigantycznie dużo czasu spędza tu w bazie, czytając takie pierdoły. To właśnie teraz czytaliśmy, tak? Tak. Pistachio Garmoni was found hanging off the side of the 4th Street Bridge sometime just before dawn, causing traffic codex miles as the cops cut him down. Okay. Co tu mamy? Założyciele Wayne Enterprise. Moi rodzice, tata był lekarzem, a mamę filantropką. No tego za bardzo nie znam, więc wolałbym to przeczytać. Niestrudzenie pracowali, by pomagać tym, którzy mieli mniej szczęścia. Robili to przez organizowanie wielu akcji dobroczynnych i przeznaczanie pokaźnych środków na uprawnienia miasta i poprawę jakości życia obywateli. Zostali zamordowani przez już nieżyjącego niejakiego Joe'ego Hilla podczas próby rabunku. Lokaj rodzinny Wayów. Wierny, cierpliwy i wiecznie pomocny Alfred. Był członkiem rodziny przez całe moje życie. Wychowywał mnie po tym, jak moi rodzice zostali zamordowani i prowadził mnie, gdy byłem zagubiony. Jest lokajem, powiernikiem mojej tajemnicy i najtajniejszą bronią w moim arsenale. Często nadrzeka na temat moich nocnych eskapad, ale zawsze mnie opatrzy w razie potrzeby. I tutaj mamy prokurator okręgowy Gotham, kandydat na burmistrza Harvey Dent. Nowy przyjaciel i najlepszy od lat prokurator okręgowy w Gotham. Jego ambicje polityczne od zawsze były równe, wielkie jak jego ego. Teraz Harvey chciałby zostać burmistrzem. Ma mnóstwo znakomitych pomysłów na uratowanie Gotham. Inaczej będzie dobry dla miasta, ale muszę go pokierować na własną ścieżkę. Zbyt łatwo poddaje się wpływowi ludzi posiadających jakąś władzę i to bez względu na ich niejasne zasady moralne. No on tak w ogóle z twarzy wygląda, jakby no nie był dobry. Burmistrz miasta Gotham, Hamilton Hill.
flagowy przykład zła tego miasta. Dzisiejszy odcinek będzie, zmieniam zdanie, jednak gigantycznie długi, no bo przez 10 minut czytam to, co jest tutaj pokazane, więc no, o te 10 minut zawsze będę sobie starał się przedłużyć. Właśnie jak coś robię takiego bardziej pobocznego, to będę się starał przedłużyć dzięki temu odcinek. Więc będzie dzisiaj dłuższy, jak coś. Flagowy przykład zła tego miasta. No pewnie to widzicie w sumie, po co ja to gadam. Powinien stracić stanowisko już dawno temu, lecz kluczowo trzyma się stołka. Był podejrzany o popełnienie wiele przestępstw, lecz nigdy nie było to, nie było na to wystarczających dowodów. Jego skorumpowany i zgniły na wskroś i pewnego dnia miasto zadba, zda sobie z tego sprawę. Harvey stara się z całych sił. Miejmy nadzieję, że nadchodzące wybory zakończą skorumpowane rządy Hilla. Przestępstwa, włamania, drobne kramierze. Nowa kryminalistka w mieście uwikłana w kilka ostatnich włamań, bardzo skuteczna, nie zostawia po sobie wiele śladów, by odkupić za policję, nie ma zbyt wielu poszlak na jej temat, chciałbym wiedzieć o niej więcej. Dobra, tego w ogóle nie znam, kim ty, nie, kim ty jesteś. Pingwin, to jest pingwin. Handel bronią, nielegalne walki, bokserskie, pasterstwo. Przyjaźniliśmy się w dzieciństwie, ale teraz przypomina mi raczej nieznajomego. Jego rodzina, podobnie jak moja, rozpadła się w Gotham. Poleciał do angielskiej szkoły z internatem i nasze ścieżki się rozeszły. Oswald najwyraźniej wpadł w wir życia przestępczego. Ostatnie dwie dekady przysporzyły mu przyjazną kartotekę i nietypowy psyk wolnym. Pingwin, co się z tobą stało? Okej. James Gordon, porucznik policyjny, wydział do spraw walki z przestępczością. Relacja, rodzina jest dla niego ważna. Dobra. To? Vicky Vale. Dziennikarka śledcza przeglądu gotamskiego. Możliwe, że ma lepsze źródła na temat wydarzeń w Gotham niż ja. Pewnego dnia muszę się dowiedzieć, jak wiele. Właściciel klubu Skyline. Głowa przestępczej rodziny Falcon. Reprezentuje najgorszy rodzaj przestępcy. Próbuje się obracać wśród wyższych sfer. Masz oparcie niemal we wszystkim. Włączając w to przemyt, rynek nieruchomości, rachunki. Trzeba znaleźć twardy i dopuszczalny materiał dowodowy. Gotham. Populacja 10 milionów. Miasto przypomina żywy organizm. Nieustannie się rozwija i rozrasta. Tutaj ci mieszkańcy są niczym rozbitkowie, bo muszą tacy być. Azyl Arkham. Rok otwarcia 21. Jedyny strzeżony szpital psychiatryczny w Gotham. Budynek się rozpada. Sprzęt szpitalny ma najlepsze lata za sobą. Okej, okay. I ostatnie. 1870 Wayne Enterprise. Międzynarodowa korporacja stworzona przez moich przodków, zajmująca się wytwarzaniem produktów, finansowaniami. Pakiet większościowy odziedziczyłem po ojcu. I finansami zajmująca się, lecz nie mieszkam w nic codziennie. Dobra. Co tu jeszcze mamy? To już było, to co? Teraz chyba trzeba. A, nie trzeba. Stół z gadżetami. Możemy coś stworzyć? Poka mnie to. Deliver a jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Okay, czyli razi prądem. The newest edition. Program it to reveal trace elements in a confined space. Okay, nie rozumiem. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Okay, ona nam zwinęła to. Ja myślę, że ona miała swoje, okej. Okay. Well, the test run at the mayor's office was a success. No, takimi koksami, tak na takich koksy wyglądaliśmy. Could be sharper. Dobra.
Nearly fell off a building for this? Siema, co on z tym zrobić? Chciałem to zanalizować, ale gdzie? Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. To co mam zrobić? Halo? Pomocy, ty! Przyciski mi się skończyły. Ej, co jest? Nie wiem, że ja się kurwa tutaj za... O, dobra, żartowałem, widzowie. Idziemy dalej. Batmobil. Dobra, już odzyskuję. Ja cię kręcę, ale granie na padzie jest takie przyjemne. Oczywiście, że coś aimowo to nie jest nigdy przyjemne, ale żeby sobie teraz tak pograć, to jest tak mega, słuchajcie, przyjemne. Naprawdę. No dobra, mam odzyskać się z danymi, no dobra, ale tu z gadżetami. Poka mnie. Tutaj? No nie. Chyba naprawdę jestem już śpiący, jeżeli nie potrafię kurwa dysku z danymi zrobić. To jest chyba coś naprawdę już w niewąsko. Co? Nie, no jestem... Jestem ślepy. Tutaj. Jest 4:48. Właśnie tak powiem was szczerze, że chyba jest... Planowałem szczerze tak 24 co zrobić i iść jutro spać. Znaczy więcej niż 24, żeby iść jutro. To właściwie musisz no 48 spyknąć praktycznie, nie? No to taki był plan, ale jak widzę teraz siebie, to jest czwarta dopiero, to już nie wiem, powiem wam. Jeszcze jak mam sobie pomyśleć, że 16 godzin, to... In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an eighth bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different. No i miałem się napić wody. Obracaj ho... No i nie zdążyłem. Hologramy mam obracać, ale coś jeszcze? But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs. Everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I don't want anything to do with Falcone. Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before.
Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked. Później się dzieje fajna rzecz, ja ją pamiętam. Ale nie, oczywiście nie będę spoilerować. Burglaries, break-ins. Ale tego już nie pamiętam, tak się tak nie zapadło mi. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. That guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right, you're right. I should have canceled the event. But I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? That's the same pinkwin, tak? We were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Moi drodzy, wydaje mi się, że to jest... mój ekran się ładuje ogólnie. Się zlagowało coś, teraz dopiero działa, ale wydaje mi się, że 32 minuty to jest super wystarczająco, szczególnie, że wszystko zostało zrobione po zapisie. Moi drodzy, na koniec przypominam, łapki w górę są super ważne dla małych twórców. Komentarze oraz padnięcie na kanał Czechów Vlog oraz Instagrama. Link macie, moi drodzy, oczywiście w opisie. Jeżeli coś było źle, nie bójcie się o tym napisać w komentarzu. Jeżeli zrobiliście, tutaj ja bym dał inaczej kamerę. Pisz to, bo to jest super ważne. I trzymaj się, do zobaczenia. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są codziennie. Cześć. Jak mi myszka odda, gra, komputer. Ty, czemu mi myszka znika? Aha, bo pewnie mi myszka znika, bo... Bo nie wiem, co ty. Dobra, idę. Nie wiem, czemu myszka mi znika, ale już mam, pa.